Jest z nami Mateusz Żebrowski. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Mateusz, bardzo proszę o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. Na pewno ten mecz ułożył się nam bardzo szybko dobrze, że tak powiem. Szybko strzelona bramka. I tak naprawdę po tej bramce trochę jakby przeciwnik zaczął być groźniejszy, robił swoje akcje. Ale myślę, że broniliśmy się bardzo dobrze, byliśmy przygotowani na taką grę Resowi, która na wiosnę wygląda bardzo dobrze i urywa te punkty właśnie rywalom z góry. No i cieszymy się, że te punkty zostają u nas. No właśnie, takie trzy punkty chyba teraz już po zakończonym meczu można wziąć głębszy oddech i właśnie w takich spotkaniach zdobywa się te punkty i ewentualnie ten wymarzony cel, jakim jest awans. Tak, dokładnie. No przede wszystkim, żeby tych bramek nie tracić i fajnie to wygląda, że ta obrona właśnie u nas coraz mniej tych bramek traci, a w ataku zaczynamy wykorzystywać tę sytuację. Także chodzi, jeżeli chodzi o twoje indywidualne osiągnięcia, to kolejna zdobyta bramka i myślę, że także pewna satysfakcja. Tak, na pewno. No miałem kilka meczów, w których ja jakby nie mogłem się przełamać, nie mogłem strzelić tej bramki, ale ciągle w to wierzyłem i myślę, że teraz to już jest za mną i te bramki przychodzą, sytuacje dalej są, więc trzeba się tylko z tego cieszyć. A jeśli chodzi o dyspozycję, bo musiałeś opuścić wcześniej boisko? Tak, myślę, że będzie wszystko w porządku. Jutro zobaczymy w sumie na badaniu i też jest dzień, więc mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. No ja uważam, że tutaj nie zasłużyliśmy na pewno na porażkę. Na pewno powinniśmy stąd wywieźć punkt, bo ten mecz był zdecydowanie na remis. Żadna z drużyn tak naprawdę nie stworzyła sobie jakichś 100% sytuacji poza tą pierwszą bramką, gdzie popełniliśmy błąd. No i Jarka tak naprawdę nie miała żadnych sytuacji 100%, my tak samo, więc uważam, że zagraliśmy dobry mecz, ale niestety nie wywodzimy stąd żadnych punktów.